No, witam, cześć. I dzisiaj może zaczniemy od krótkiego wideo. I tutaj coś się za chwilę zdarzy. Proszę bardzo. Jadą sobie dwa pojazdy, jeden za drugim, i nagle dochodzi do kolizji. Jak to się ma do, no właśnie, do tego tematu? Zasady zachowania pędu. Co to w ogóle jest pęd? Załóżmy, że mamy jakąś masę, która, no niech to będzie masa M na przykład. I ta masa M porusza się, jedzie sobie z prędkością V. No pewnie pamiętasz, że pęd to jest równe masa razy prędkość. I to jest jakby w przypadku jednego ciała, jednej masy. I teraz, jak to się ma do zasady zachowania pędu, jak to się ma również do tego typu zdarzeń, jak przed chwilą widziałeś na krótkim wideo. Generalnie można to przedstawić w jeden prosty sposób, że jeżeli mamy pęd jakiegoś układu, co to jest układ, to za chwilę o tym powiem, to ten pęd zawsze będzie stały. Tylko to jest układ, tak naprawdę układ zamknięty. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy na przykład dwie masy, dwa ciała, i powiedzmy, że jedna masa sobie, może ja to porządnie narysuję, o, powiedzmy, że tu jest jakaś tam masa. Tu jest jakaś tam druga masa. I to jest, powiedzmy, że pierwszy jakiś tam etap. A tutaj, powiedzmy, po zderzeniu mamy drugi jakiś tam etap. I powiedzmy, że jedno ciało uderza w drugie. I załóżmy, że one jakoś w jakiś sposób się połączyły i lecą sobie razem. Czyli tutaj mamy prędkość jakąś tam początkową. Początkową. Tutaj sobie narysujemy może wektor. Więc powiedzmy jakiś tam V1. Niech będzie V1. A prędkość tego ciała, powiedzmy, że V równa się 0, czyli ono sobie stoi. Potem zderzają się, czyli drugi etap tego wydarzenia. I one się zderzają i potem sobie sklejają się, powiedzmy, razem, czy szczepiają się, cokolwiek by to nie było. I one potem sobie lecą razem z prędkością V2. I co jeszcze jest ciekawe i ważne, to znamy ich masę. Powiedzmy, że to ma masę m, a to niech ma masę 2m. I to są te same ciała, te same masy. I to jest tak naprawdę, jeżeli załóżmy, że te dwie masy gdzieś tam sobie w jakiejś przestrzeni lecą i nic innego na nie nie oddziaływuje. Czyli tak jakby wziąć to, opowiedzieć tak w sposób taki poetycki, no to jest zamknięty jakby układ, tu z zewnątrz nic na nie nie działa, zarówno przed, jak i po zderzeniu. To wtedy można nazwać układem zamknięty i pęd tego układu będzie taki sam przed zderzeniem, jak i po zderzeniu. I jak to można w jakimś przykładzie zawrzeć? Powiedzmy, że pęd przed zderzeniem, czyli powiedzmy chwila numer jeden, a może trochę grubszym mazakiem, czyli chwila numer jeden, to pierwsze ciało się porusza z prędkością V1, czyli pęd jest równy masa razy V1, a to drugie ciało stoi, czyli jest masa tego ciała razy prędkość równa 0. I to jest przed, a to będzie po. To może nawet napiszemy. To będzie przed
a to będzie po zderzeniu. I po zderzeniu, jak widzisz, te dwie kulki, te dwie masy lecą sobie z tą samą prędkością. No zapiszemy to oddzielnie, żeby było jasniej. I lecą sobie z prędkością V2. I to jest jakby ten ilustracja, przedstawienie obrazowe tego jakby zasady zachowania pędu w przypadku takiego prostego przypadku. Nie wiedziałem, że do poezji dojdę. Załóżmy, że zderzenie tych dwóch pojazdów, co tam widziałeś na samym początku, na kilku tam sekundach nagrania, tam było troszkę inaczej, bo na przykład te dwa pojazdy, załóżmy, że nie poruszały się razem, tylko jeden się poruszał, ten drugi się zatrzymał. Ale to jest akurat jeden z przypadków, jeden z przykładów. I załóżmy, że jeżeli znamy prędkość V1, że tam wynosi ileś, powiedzmy, niech będzie, że jest, nie wiem, 10 metrów na sekundę. Masa może wynosić, powiedzmy, 10 kg, a ta masa będzie wynosiła 20 kg. I nie znamy prędkości V2. No to będzie bardzo prosty przypadek, że po prostu bierzemy sobie z tego równania, z zasady zachowania pędu, tu możemy sobie to uprościć, bo tu jest 0, V2, m plus 2m. I z tego możemy sobie policzyć właśnie prędkość drugą, która jest nieznana, czyli masa razy V1 przez 3m. No już nie będę skracał, żeby było widać, skąd się wzięło. Oczywiście może być inny przypadek. Może teraz taki jak na wideo, czyli taka sytuacja, powiedzmy, że chwila numer 1. Pierwszy pojazd był mniejszy, to powiedzmy, że będzie miał masę m. Powiedzmy, że prędkość będzie równa V1. Ten drugi już stał. Ten nie zauważył, zagapił się. Powiedzmy, że on był większy, to miał większą masę. I teraz chwila numer 2. Czyli może etap drugi po zderzeniu jest coś takiego, że ten się zatrzymał. Czyli ta masa się zatrzymała. Czyli tutaj było V równe 0. A ten nagle sobie uderzony przez ten pierwszy pojazd. A może troszkę krótszy, bo wiadomo, że on jest cięższy, powiedzmy, że V2 była taka sytuacja. I teraz jak to będzie w zasadzie zachowania pędu, żeby pęd układu, tutaj dalej ten układ jest ten zamknięty. Przed zderzeniem mamy pierwszy, ten mały pojazd się porusza, a tutaj było V równe 0, powiedzmy też, plus ta druga masa razy prędkość równa 0 i to jest przed zderzeniem. Tutaj ten z tego mniejszego pojazdu się zagapia, uderza w niego, zatrzymuje się, czyli jest masa razy 0 i plus tu jest oczywiście ta druga masa 2m razy V2. No i to jest dokładnie ta ilustracja tego tej kolizji, która była właśnie na wideo. Także tutaj kombinacji może być wiele, tylko co bardzo ważne, że to, mogę to od razu powiedzieć, ale teraz powtórzę, albo powiem pierwszy raz, że to jest zderzenie sprężyste. Zderzenie sprężyste. A to znaczy, że energia kinetyczna tej masy jest przekazywana na tą masę. Ta energia kinetyczna nigdzie nie jest zgubiona, ona nigdzie nie jest zużyta na jakąś inną energię, czy na energię cieplną, czy na jakieś, powiedzmy, nie wiem,
Zgniatanie, no tutaj w przypadku pojazdów, no to wiadomo, że to zderzenie nie jest aż 100% sprężyste, ale tu w przypadku takich rozważań teoretycznych, jakichś zadaniowych, to możemy sobie się umówić, że to jest zderzenie sprężyste. Więc zderzenie sprężyste jest wtedy, kiedy ta energia kinetyczna jest przekazywana z jednej masy na drugą masę. No i wracając do tego przypadku, tutaj to się uprości oczywiście. No i będzie wiadomo na przykład, że jak znamy tą masę, a na przykład znamy tą masę, nie znamy tej prędkości, czyli z tego spokojnie możemy sobie znowu obliczyć jakąś tam prędkość V2, czyli z jaką prędkością ten uderzony pojazd będzie się poruszał. Także myślę, że to było na tyle właśnie z zasady zachowania pędu. I właściwie byłoby tyle. Jak coś, to zapraszam do subskrypcji oczywiście kanału, jeżeli się podoba. I jakieś pytania to można pod wideo zadawać. I do następnego razu w takim razie. Cześć.